Proszę Państwa, Dacia Spring. Największa bieda z elektryków, przede wszystkim kluczyk. Odpalamy. Uwaga. Odpalony. Zero, nic. Zaślepki na tych. Ręczny. Proszę bardzo, ręczny. Dźwignia. I pokrętełko na D. No to co? No to jedziemy. Dobra. Okej. Moment elektryczny jest, o dziwo. Troszkę wyczuwalny. Może nie gdzieś strasznie, ale... Bieda materiałów jest wszędzie, taki plastik. Znaczy, najtańsze elektryczne cięcia są po prostu wszędzie. Dobra, dźwięk AWAS nie jest taki zły. Nawet jest w miarę kosmiczny. Nie, dobra, no to się nie, to nie zbiera się elektryk. To się zbiera trochę dynamiczniej, ale nie zbiera się jak elektryk. Niestety, to się zbiera jak spalniacz. Troszkę. Rzeczywiście. Ale nie dłużej. Dobra, rekuperacja tu jest gdzieś. Drive. Okay. Głośność jest takimi fajnymi przyciskami. Nie ma pokryta głośności. Najbardziej mi się podoba jest taki przełącznik. Kurde, system klimatyzacji. Jest po prostu sterowanie jakimiś manualnymi przełącznikami. Czy z zewnątrz, czy ten obiekt wewnętrzny jest przełączony takim przyciskiem, takim przełącznikiem po prostu. Jakieś eko, co to jest to eko? No nie wiem, co to jest to eko. 90% baterii. Prognozowane 157 km zasięgu. No, szału nie ma. Nieregularny migacz. Czy to tylko wrażenie? No, nie zbiera się to w ogóle. Nie, to nie jest to. Dziadostwo. Tutaj głośność, tutaj ten przełącznik, o którym mówiłem. Fotele tania po prostu, plastiko, skóra, kierownica plastik, wszystko plastik, po prostu plastik na plastik. Dobra, w ruchu miejskim jest wystarczający oczywiście, ale no tylko tyle, żeby cokolwiek nie powiedzieć. Nie robię specjalnych testów, bo akurat wziąłem pół po drodze, jadę teraz odebrać zamówienie ze sklepu. Tylko będę nagrywał swoje wrażenia, ale widać, że przeoszczędzili na każdym możliwym po prostu
etapie. A nie, czy rekuperacja jest. Toczy się, kurde, toczy się jak spaliniak. Toczy się jak spaliniak, nie ma rekuperacji w ogóle sterowalnej. Nic, zero, nul. Na razie tam musi być, ale chyba tylko przy hamowaniu. Co słychać, to jest awas, ewidentnie. Dźwięk awasa to nie nie mam, to jest zastrzeżenie, ale jest taki fajny dźwięk w miarę. Klimatyzacja działa. Plus. Najważniejsze, że działa. Kurde, najważniejsze, że działa. To jest dewiza tego samochodu. Najważniejsze, że działa, a resztą się nie przejmuj, nie chce ci się płacić, to masz co masz. No ja bym zdecydowanie nie mój use case. A jako miejski, jeżeli ktoś chce mieć tak małą zabawkę. No ale ty nie się pobawić, to nie ma momentu obrotowego, no. Nie ma momentu, no. Ma sprawę. Jedyne co widać, że jest elektryk, to jednak sprawność. No dobra, może to nie to się strzelam za bardzo. Dobra, okej, nie jest tak źle. Nie ma tragedii jednak, nie ma tragedii. Jak się drodo ciśnie, to się drodo ciśnie jednak. Pewnie dość szybko to traci, chyba tylko na najmniejszych prędkościach jest taki jednak. Troszkę się zrywa, ale później to pewnie jest bida. Wiedząc, czy mamy do czynienia. Nie ma za bardzo się przetestować niestety, bo taki ruch jest akurat. Dobra. Ja tu jechał powoli. Dobre zamówienie, więc na razie. Będę powoli kończył transmisję zaraz. Neutral, ręczny, gasimy. Kluczyki. Witam z powrotem. Dalej Dacia Spring Electric. Jedziemy z zamówieniem na miejsce. Kamera cofania, proszę Państwa. Kamera cofania.
wszyscy się przeglądają jak jakiegoś idiocia. A też z Dacia, Dacia Duster, proszę Państwa, więc może zainteresowanie też jest. Elektryk to jeszcze ciekawostka, proszę Państwa, każdy elektryk jednak przyciąga wzrok. Dobrze. Duży ruch niestety. O, kamera co fajnie mnie zaskoczyła, byłem już przygotowany, że jej nie będzie, ale jednak. Może jest opcja, żeby wyłączyć jak to w Dacia. Słyszałem. Nie wiem, może to mity. Słyszałem na temat Dacia, ale słyszałem, że klimatyzacja jest opcjonalna na przykład. Radio jest opcjonalne. Nie wiem, czy to prawda, ale... Znaczy, nie wiem, czy to prawda w przypadku Springa, może w przypadku innych Dacia tak jest. Powiem tak, po mieście jak ktoś nie ma kasy na Leafa, na Zoe, na jakieś tam może mniejsze, to da się tym jeździć. I tylko tyle. Nic więcej ten samochód nie musi robić. Tak mówię, aż się dziwię, że mi się do podrażnika zmieściły moje, no, dość duży jednak zakup. Ale zmieścił się mi do tego małego porażnika. Co prawda półka jest troszkę tam wystaje, ale... Więc porażnik przetestowany. Zadanie spełnia po części. Jakieś małe zakupy da się tam wrzucić. Może nawet tam jedną torbę większych, ale... Może półtora torby większych. Też mnie denerwuje, że ten mikrofon tak jakby pikał nieregularnie. Nie, jest nieregularny. Jak fix. Dobra, jedziemy zapasać. Ciekawe, czy tak się dogoni facetów. Tak sądzę, żeby Dacia by raczej przegrała.
robotę. Fotel potrafi wcisnąć, chociaż czas do setki, to umówmy się, ale do setki w tych mniejszych prędkościach nawet. Kurde, dajcie mi gdzieś, gdzie mogę sobie pojechać pierwszy z podświateł. Nie, no kurde, to duży ruch. Nie protestuję tego niestety. A, świat słońca, muszę to zasłonić. A, są takie. Ale wszystko ma na wielkie takie taniochy totalnej po prostu. Więc nie, to nie są przyspieszenia elektryczne. To już słabego może się nie rozpalenia na przyspieszenie, nie elektryka. No, a teraz się można było spodziewać. Wydawało mi się, że czasem trochę wcisnęło fotel, a teraz już jedzie, to może troszkę dodać rzeczywiście ten natychmiastowe dodanie momentu robi robotę, no, tak żeby przyspieszyć, tak żeby zruszenia tak fajnie było. Nie, tego w tym samochodzie nie uświadczysz. W międzyczasie 87% baterii w tym momencie, 152 km zasięgu prognozowane. Super nie jest, ale jakoś tragicznie też nie jest. No, czuję się trochę jak spaliniaku. W złym tego słowa znaczeniu. Jednak. Sam silnik jest cichy, to robi roboty, ale wyciszenie nie jest wcale super. Strasznie coś teraz trzęsie. Czy to jest hamowanie rekuperacyjne? On po prostu jakoś tak dziwnie robi, że trzęsie chyba. Po prostu jest, nie wiem, co to było. Coś trzęsło. Czy to droga może była nierówna, nie wiem. Może droga była nierówna, może się czekam. A ty, nie, dobra, to chyba droga była. Czyli powoli będę kończył moje wojaże. Tak się Spring Electric w trafikarza. Mówię, że to jest trafikar. To jest trafikar. Trafikar Kraków. Jest ich parę. Akurat dorwałem jedną z nich. Chyba nie są zbyt popularne. Zresztą ciężko się dziwić. Jednak to jest Dacia. Czyli bida. Bida z nędzą. Czyli jechało, kurde. Nemi, Leaf
ten jechał Teslą, to ma się kurde niedosyt straszny. Ale cóż poradzić. Zaciągamy, wyłączamy. Ruczyk muszę zostawić i kończymy.